marzę, żeby stąd wyjechać. Tylko matura mnie tu trzyma. Gdyby nie ona, już dawno by mnie tu nie było. Kuba, a twoja siostra pomogłaby nam w znalezieniu jakiegoś przytulnego gniazdka w Warszawie? Mówiła, że nie ma problemu. W ogóle ślub bierze. W przyszłym tygodniu zaczynają się zajęcia z dzieciakami. I chciałabym, żebyś spróbował je poprowadzić. Kuba i matura to dwa słowa odległe od siebie o lata świetlne. Jak Kuba tu do nas przychodzi, to moje uli się robią takie oczy jak 5 złotych. Kurzamy tę monotonię. Dlatego marzę, żeby stąd wyjechać. Wiem, że to, co zrobiłam u mnie w domu, było słabe. Chciałam cię przeprosić. Spoko, mam większe problemy. No jakoś mnie nie bawi ta gra, trochę wiocha. O, widzicie, Kubu się nie bawi ta gra, woli wrócić do mamusi i tatusia. Po raz kolejny nie jesteś na WF-ie z powodu jakiejś kontuzji. Ty na tych twoich zajęciach tanecznych to... Słyszałem, że jesteś jedynym chłopakiem, to prawda? Co i to wszystko? A ty nie chcesz, żeby on tańczył? Chcę. Hania, proszę cię, przestań się kompromitować. Ja się kompromituję? Ja też to słyszałam, ale to chyba plotki, co dziewczyny? Ty. Ja nie wiem, wiesz. Wiesz, jaka jest młodzież, gadają tylko i gadają. Nie wierzę w to, co słyszę. Antek. Podejrzewa pan kogoś? Wolałbym, żeby to pani prowadziła zajęcia z dziećmi. Poza tym ludzie różne rzeczy gadają. Porozmawiasz z nim? A o czym mam z nim rozmawiać? Proszę pani, ja nie chcę być Stworkowskim. Bo? Internet ani psycholog nie załatwią za ciebie rozmowy z synem. To może ty przeprowadzisz z nim jakąś matczyną katkę, co? Co pani myśli, że jestem jakaś tępa? Jakaś głupia? Że ja nie wiem? Wymyślisz jakąś bajkę i pani też w nią wierzy, tak? Dobrze się pani bawi? Co jest?